Uwielbiam, jak Duch Święty prowadzi nabożeństwa. Jechałem dzisiaj rano, samochód pełny sióstr, pełny kobiet. Dwie piękne dziewczyny siedziały z przodu, jedna piękna z środku, jedna bardzo piękna z przodu. I one wszystkie powiedziały, dwie z tyłu, jedna w środku, jedna z przodu. I one wszystkie powiedziały, że dzisiaj pójdą na szkółkę. I dzieci nie ma dzisiaj, więc muszą być z nami. Ale cieszymy się bardzo, że jesteście z nami dzisiaj. Siostry Zanina są, Ania i córka Basia. I cieszymy się ogromnie, że jesteśmy z nami, że jesteście z nami. Proszę serdecznie pozdrowić zbór w Aninie w imię Kościoła Bożego w Gdańsku. Okay. Efezjan 5 rozdział i chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze raz od 22 wersetu. Żona kazała mi powiedzieć, Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też Zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo. Wystawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, niczegoż podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Panie Jezu, przychodzimy jeszcze raz, mając serce pełne wdzięczności i radości dzięki temu, kim Ty jesteś i dzięki temu, co Ty uczyniłeś i dzięki temu, że Ty pokonałeś wszystkich i wszystko. Jest to nasz zaszczyt móc zgromadzać się w Twoim imieniu. Jest to nasz największy przywilej, że możemy mówić o Tobie, możemy rozważać Twoje słowa, Twoje słowo. Ja dziękuję Ci za to, że w naszych czasach mamy dostęp do Twoich słów i są jasne dla nas mamy wolność, żeby je czytać i poznać Twoje myśli i Twoje serce. I możemy dzięki temu żyć w sposób godny Twojego powołania. Ja proszę, abyś błogosławił słowo, które teraz będzie nauczone i słowo ogłoszone. Ja proszę, abyś dał nam dużo mądrości, dużo bojaźni przed Tobą i daj, Ojcze, serce otwarte, żebyśmy przyjęli to, co Ty chcesz do nas mówić. Ja proszę, abyś błogosławił tatę Jacka teraz. Daj lekarzom dużo mądrości, błogosław operację. Daj łaskę, daj zdrowie, daj siły, daj pokój, daj pociechę. Drogi Ojcze, we Twoje ręce oddajemy Ci jego i jego rodzinę. Prosimy Cię o to wszystko. Dziękuję Ci zawsze w tym najpiękniejszym imieniu, w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o charakterystykach, o charakterystyce pobożnego męża. Ja dzisiaj chciałbym mówić o charakterystyce pobożnej żony. Żona. Słucham? Żona. I myśl, jaką próbowałem przekazać wam
w zeszłym tygodniu była taka. Pobożny mąż charakteryzuje się tym, że jest tym wszystkim dla żony, kim Chrystus jest dla Kościoła. To była, mam nadzieję, że to przyjęliście. Ja mam nadzieję, że na koniec nauczania mogliście podsumowywać wszystko, co ja powiedziałem, tym zdaniem. Teraz pytanie, czym charakteryzuje się pobożna żona? Jeśli pobożny mąż jest wszystkim dla żony, kim Chrystus jest dla Kościoła, czym charakteryzuje się pobożna żona? I zaraz opowiemy na to, natomiast ja chciałbym, siostry, żebyście były pełni świadome, że to jest świadoma wasza decyzja i musicie podejść do tego racjonalnie, świadomie i z przekonaniem, że są dwa zdania na ten temat. Jedno zdanie, zdanie świeckie i zdanie biblijne, zdanie Boga. I te dwie opinie, te dwa zdania kategorycznie różnią się i są sobie sprzeciwne. Nie ma jak pojednać zdanie świata i zdanie Boga. Nie ma takiej możliwości. I żyjemy w XXI wieku, mamy najbardziej egalitarne społeczeństwo, jakie kiedykolwiek było. Nigdy w historii świata kobiety nie były tak wywyższone, jak i jak w naszych czasach. Nigdy rola kobieta nie była tak ważna, jak jest teraz. Nigdy kobieta nie miała tyle praw, jak ma teraz. I jeśli wam się wydaje, że jest jeszcze daleko do tego, żeby kobieta była równa z mężczyzną, że jeszcze trzeba zmienić wiele rzeczy, być może jest tam jakaś prawda, ale prawdopodobnie nie. Nasze społeczeństwo i w sposób myślenia już poszło tak daleko do przodu, że coś strasznego się stało. Coś przerażającego dla ciebie jako kobieta się stało. Jest to wadą być mężczyzną w tych czasach. To powinno ciebie jako kobieta przerażać. Ty nie chcesz jako partnera mieć drugą kobietę. Ty nie chcesz tego. Ty nie potrzebujesz tego. To nie jest zdrowe dla ciebie. I jest ruch teraz feministyczny, który mówi nam, co jest ważne dla ciebie jako kobieta. I młode dziewczyny, proszę, szczególnie posłuchajcie. Najważniejsze dla kobiety teraz jest, żeby mieć równe prawa. Żeby być równe z mężczyznami. Żeby zarobić tyle, tak samo dużo, jak mężczyzna zarobi. Żeby mieć prawo wyboru. I jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest opinia, jakie jest zdanie, jakie jest podejście świeckie teraz, wystarczy podjechać 15 minut samochodem stąd do Parku Oliwy i tam przed tym parkiem właśnie jest wyraźnie napisane, jakie są zdania, jaka jest opinia świecka i dzisiejsza. To po prostu plakat za plakatem na bramach Parku Oliwskiego jest wyraźnie napisane. Żaden nie jest w stanie już powiedzieć, że ty źle rozumiesz, źle nas zinterpretowałeś. Nie, jasno, wyraźnie, klarownie napisane i właśnie tak jest. I ten ruch feministyczny nie jest w waszym interesie. Nie jest pomocy dla was. Nie jest to korzystne dla ciebie jako kobieta. I posłuchaj proszę mój argument. Ten ruch jest bardzo, bardzo, bardzo wygodny. Kobieta feministka mówi o tych równościach,
Dlatego, że teraz akurat można pójść do sklepu i kupić jedzenie w bardzo, bardzo łatwy sposób. Można ma dostęp do jedzenia w bardzo łatwy sposób. 100 lat temu, kiedy trzeba było wyjść na pole i polować na jedzenie i zabić jeleń, czy dzika, czy cokolwiek i nosić do domu i sam pokroić i sam oczyścić, co więc wtedy kobieta była bardzo zadowolona, żeby być no, pozwolić mężczyznowi to robić. Więc uwaga, jest to bardzo wygodny czas, żeby mówić o tym. I jeśli mówisz o czymś, ponieważ jest to wygodne, jest niebezpieczeństwo, że nie jest to słuszne, nie jest to dobre. Uwaga. Zapomniałem słowo. Kiedy wkrada się do domu, wtedy każda feministka mówi: okej, to co mówiłem wcześniej, mamy to za sobą. Kochanie, chyba słyszysz, że ktoś wkradł się do domu. Wtedy mowa o tym, że jesteśmy równi, mamy za sobą. Ponieważ obowiązkiem mężczyzny jest pójść i zobaczyć. Pamiętacie, był taki statek Titanic, tak? Chyba wszyscy oglądaliśmy ten film. I tam było bardzo ciekawe zdanie. Kobiety i dzieci pierwsze. I tam była scena, kiedy jeden facet chciał dostać się i każdy z nas powiedział, co za dran, co za tchórz, co za bezczelny człowiek, tak? I kiedy on przeżył, ten mężczyzna, kiedy on przeżył wiedząc, że jest tchórzem, że jest coś nie tak z nim, tak? Ten ruch feministyczny działa tylko i wyłącznie, kiedy jest cisza i jest spokój. Kiedy jest prawdziwy problem, kiedy jest niebezpieczeństwo, to mamy to za sobą. Dowód, każda wojna. Każda wojna jest dowodem na to. Więc uwaga, świat mówi, ma swoje przekonanie i ma swój trend i ma swój nurt i Biblia mówi zupełnie inaczej. Proszę źle mnie nie zrozumieć. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby kobieta była, dorównywała, jeśli nawet nie przewyższyła mężczyzny. Ja zachęcam swoich córki, żeby studiowały, żeby były dzielne, żeby były odważne, żeby były mądre, żeby były lepsze od każdego chłopaka. Naprawdę. Ja nie mam nic przeciwko. Ja chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że obraz, jaki świat przedstawia o chrześcijańskiej, pobożnej kobiecie, jest nieprawdziwy. Ponieważ światu się wydaje, że jeśli kobieta nie jest lepsza niż mężczyzna, to jest ofiarą. I to jest nieprawda. Okay? Więc gdybym zadał wam pytanie, i to jest pytanie, to nie jest pochwytliwe pytanie. Jak byś odpowiedział na to pytanie? Jeśli pobożny mąż charakteryzuje się tym, że jest wszystkim dla żony, kim Chrystus jest dla Kościoła, to czym jest pobożna kobieta? Jak byś odpowiedział? Czym się charakteryzuje? Jak byś naturalnie, instynktownie odpowiedział na to pytanie? I zapewniam was, to nie jest pochwytliwe pytanie, tak jak czasami bywa. Czy tym, czym Kościół dla Chrystusa? Tym, czym Kościół jest dla Chrystusa, tak? To jest, wydaje mi się, że to jest instynkt i to jest w pewnym sensie właściwy sposób myślenia. Ja chciałbym dać wam jeszcze inne spojrzenie dzisiaj. Proszę, otwórzcie 1 Koryntian, 11 rozdział.
1 Koryntian, 11 rozdział. I Rafał, ja dokładnie, kiedy napisałem, przygotowałem się, napisałem dokładnie to zdanie. Tym, czym Kościół jest dla Chrystusa. To ma sens. Lecz chcę, trzeci werset. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Ok? Więc jeszcze pomyślmy o tym przez chwilkę i postaram się mówić o tym wyraźnie, żeby to było jasne. Kiedy w naszym życiu wywyższamy Chrystusa, kiedy Chrystus jest w centrum naszego życia, kto jest wywyższony, kto jest uwielbiony? Bóg, naturalnie. Kiedy w centrum twojego życia znajdzie się Chrystus, to wtedy Bóg jest wywyższony ponad wszystko. Dlatego jest to niezbędne poznać Chrystusa. Dlatego jest to potrzebne skupić się na Chrystusie, ponieważ dzięki temu Bóg jest wywyższony. Okay? Kiedy w życiu mąż lub mężczyzna jest głową, ma tę pozycję, jest w centrum, kto wtedy jest wywyższony? Naturalna konsekwencja jest Chrystus. Więc jeśli ty chcesz wywyższać w swoim małżeństwie Chrystusa, żono, niech twój mąż będzie nie teoretyczną, ale prawdziwą głową twojej rodziny. I uwaga, jeśli żona w tym przypadku staje się głową i centrum, kto jest wywyższony? Człowiek, mężczyzna. Tak? Bo głową kobieta jest mężczyzna. Jeśli teraz kobieta jest w centrum, to wtedy mężczyzna, człowiek jest w centrum. Skąd się bierze humanizm? Skąd się bierze pojęcie, że najważniejszy jest człowiek? Skąd się bierze to pojęcie, że czcimy stworzenie zamiast stworzyciela? Kiedy odwrócamy do góry nogami prawdziwy biblijny porządek, jaki Bóg dał i obraz dobrego małżeństwa, jaki Bóg nam dał. Humanizm, świeckość i czcienie stworzenia zamiast czcienie Boga pochodzi od tego, że wywyższamy niewłaściwej osoby. Okay? Teraz. Powiedziałem to wszystko, żeby odpowiedzieć na pytanie. Dobra, pobożna kobieta jest kobietą, która jest wszystkim, czym Chrystus jest dla swojego Ojca. Pobożna kobieta jest ta, która jest wszystkim, czym Chrystus jest dla swojego Boga. Bo pamiętaj, mąż jest głową żony. Bóg jest głową Chrystusa. Żona powinna być tak samo, postępować tak samo, jak Chrystus postępuje dla swojej głowy. Ja myślałem, tak jak Rafał powiedział, to był mój instynkt, tak? Problem jest taki, że ja widzę zbyt dużo wad. Ja wiem, jak Kościół postępuje. Ja mówię, nie, absolutnie nie. A w pewnym sensie tak, jest pewna prawda, ale jest to zepsuty obraz. I nie wiecie, jak bardzo, jak strasznie ja żałuję, że nie możemy mieć ten wykład albo ten temat podzielony. Ponieważ ja znam swoją naturę. Ja znam z tego powodu naturę ludzką. Ja wiem, jakie są myśli. Aha, w zeszłym tygodniu
Mówiliśmy do mężczyzn, prawda? I siostry kilka razy w tym tygodniu, aha, pamiętasz jakie było słowo? Pamiętasz jakie było słowo? Kilka razy mówiło się o tym, tak? I niestety obawiam się, że taka będzie tendencja. Słyszałeś słowo, jakie było dzisiaj? Jakie było w tym tygodniu? Jakie było w zeszłym tygodniu? Jakie było w zeszłym roku? Jest taka tendencja. No szkoda, ale pamiętajcie, pamiętajmy, że tak samo jak mężczyzna powinien miłować swoją żonę, jak Chrystus miłował Kościół, niezależnie od tego, czy ona zasłużyła na to, czy ma dobry humor, czy jest taka, taka i ta, owak, w podobny sposób żona powinna być poddana swojemu mężowi, jak Chrystus był zawsze bezwarunkowo poddany swojemu Ojcu. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli. Ewangelia Łukasza, znamy ten fragment, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział i 42 werset mówi nam, to jest modlitwa Pana Jezusa: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To definiuje życie Chrystusa. To jest podsumowanie, cały pobyt, całe istnienie jest Jezusa Chrystusa. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Tak? Pobożna kobieta w oczach, w definicji biblijnej jest ta, która mówi do męża: nie moja wola, ale Twoja. I świat kategorycznie i emocjonalnie i mocno nie zgadza się z tym zdaniem. Ty nie możesz być sobą. Ty nie możesz się spełniać. Ty nie będziesz równa. Jest ta dyskusja od stworzenia do dzisiaj. Pytanie jest, czy Chrystus spełniał się? Czy Chrystus, będąc Bogiem, będąc równy z Bogiem, pamiętacie, On nie uważał to za drapieństwo, być równym Bogu, ale sam co zrobił? Sam się uniżył. Sam się uniżył. To nie jest narzucony na ciebie, ty musisz to robić, ty musisz zrobić to, ty musisz mnie posłuchać. To jest niedojrzałe spojrzenie. To jest niemądre podejście. Zobaczcie ze mną pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Piąty werset. Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Okay? Więc pobożne kobiety dawno temu były poddane swoim mężom i ten akt był dowodem czego? Był dowodem, tak, miłości, tak, świętość, tak, ale bezpośrednio w naszym tekście. Jest dowodem na to, że pokładały w Bogu swoją nadzieję. I ty mówisz, jak to jest możliwe? Jak to się sprawdza? Ponieważ to nie jest wynalazek mężczyzny, że on zostaje głową. Mężczyzna nie jest na tyle sprytny, ani nie chce takiego obowiązku. Czy ty naprawdę myślisz, że ja chcę być za ciebie odpowiedzialny w życiu? Ja mam swoje problemy, ja mam swoje zainteresowania. Ja nie chcę. To nie jest wynalazek mężczyzny. Mężczyzna, wbrew temu, co kobieta mówi, wbrew temu, co feministka mówi, nie wpadł na pomysł, że musimy
złapać wszystkie kobiety i powinniśmy je przekonywać, że one nie są tak samo dobre jak my, one nie są tak samo silne jak my, oni nie są tak samo inteligentne jak i my rządzimy tym światem. Nic takiego. Wynalazek albo pomysł, że mężczyzna będzie odpowiedzialny za kobietę, jest pomysłem Bożym. I kiedy kobieta rozumie to, ona wpada, ona ma natchnienie i ona w tym momencie ufa Bogu. Dlaczego? Ponieważ tylko wiarą, tylko wiarą możesz zaufać mężczyznowi. Tak samo jak Chrystus zaufał Bogu. To wymaga od ciebie wiary i wymaga od ciebie zaufanie do słów Bożych. Bo na logikę nie da się rozumieć. To jest absurd. I w tym momencie świat ma rację. Świat nie rozumie strony duchowej. I dowodem na to, że ty polegasz albo ty ufasz Bogu, jest ten moment, 6 werset. Tak też w ten sposób, tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Każdy mężczyzna mówi, yeah, powiedz to jeszcze raz. No to dla was, nazywając go Panem. Szkoda, że nie macie żon. Szkoda, okej. Nazywając go Panem. Mądra, pobożna, wolna kobieta. Ona jest obrazem. Ona jest Jerozolimą. Ona jest pięknym obrazem przygotowanym przez Boga dla ciebie i dla mnie. I ona wierzy do Boga, nazywała swojego męża Panem. I ty mówi, bo to był Abraham. Ty chyba nie czytałeś historii Abrahama. Zaraz dojdziemy do tego. Spokojnie, nie, proszę się nie przejmować. Bycie uległym, bycie poddanym nie oznacza, że jesteś gorszy. Nie oznacza, że jesteś słaby. Nie oznacza, że jesteś mniej cenny w niczyich oczach. Świat próbuje ciebie i mnie przekonywać, że tak jest. Dlatego apostołowie, chodząc za Jezusem, rozmawiali ze sobą. A Chrystus im powiedział, hej, o czym rozmawialiście tam po drodze? Pamiętacie, jaka była ich rozmowa? Jaka? Który z nas będzie największy? Który z nas jest najważniejszy? Człowiek próbuje i człowiek naturalny myśli w takich kategoriach. Aha, kiedy Chrystus odejdzie, to wtedy ja będę. I Chrystus im powiedział, chcesz być wielki? Chcesz być ważny? Bądź sługą. Bądź najmniejszy w zborze, w społeczeństwie. I wtedy będziesz wielki w oczach Pana. Ta feministka, ta lesbika będzie naśmiewała się z ciebie, będzie mówiła, że jesteś głupia, ale ty będziesz wielka w oczach Boga. I szczerze mówiąc, mam to gdzieś, co świecy ludzie mówią i ty również powinnaś być obrzydzona tym, co świat mówi o tobie, kiedy twój Pan i twój Bóg mówi, jesteś drogocenna w moich oczach. Świat mówi, że sługa jest nikim. Ty nie daj się przekonywać, że jest tak. Ponieważ Chrystus Jezus sam stał się sługą. Dlaczego? Dla Ojca. Tak? Zobaczcie ze mną ten punkt jeszcze raz. I chciałbym podsumowywać ten punkt.
używając ten przykład. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Osiemnasty werset. Chrystus mówiąc o sobie, nikt mi go, czyli życie, nikt mi go nie odbiera, ja oddaję je sam z siebie. Innymi słowy, żaden człowiek nie może mnie pokonać, żaden człowiek nie będzie mnie, ja nie zostanę zamordowany. Ja dobrowolnie oddaję swoje życie. I co się stało? Jaki był rezultat, albo co wynikało z tego powodu, z tego aktu, że on dobrowolnie zrezygnował z tego, co było jego? Co się stało? Jaka była konsekwencja? Nazwijmy to. 17 werset. Dlatego Ojciec mnie miłuje. I tutaj jest tajemnica dla ciebie, żono. Ty pragniesz ponad wszystko, żeby twój mąż kochał ciebie, jak żadna kobieta nigdy wcześniej nie była kochana. Tutaj jest klucz. Bądź tym, kim Chrystus jest dla swojego Ojca. To zadziałało w jego życie, zadziała również w twoim. To jest pierwszy punkt. Teraz. Jest coś takiego, jest przekonanie i po prostu czas zabrakło. Ale jest wspólna umowa, jaką małżonkowie bardzo często mają między sobą. O tak, to prawda, my naśladujemy ten przykład i tak faktycznie, ale z racji, że mój mąż ma taki charakter i moja żona ma taki charakter, to my się umawialiśmy, że będzie inaczej w naszym domu. To brzmi logiczne. To brzmi mądrze, ale powiem ci, że to nie działa w oczach prawa. To nie działa z Bogiem. Może ci się uda w tym życiu, ale ostatecznie będzie źle. I prosty przykład. My wychodzimy z domu z Magdą, wychodzimy, zostawiamy dzieci, dzięki Bogu, przez kilka godzin, jesteśmy sami, mamy czas dla siebie. I wychodząc z domu mówimy, Kaja, ty jesteś odpowiedzialna za dzieci, okay? Za te młode dzieci. Tak? Kaja jest zadowolona, ale Kaja jest nieszczęśliwa, ponieważ ona jest teraz odpowiedzialna. Tak? Więc Kaja mówi, z braćmi, z rodzeństwem, ja nie chcę takiej odpowiedzialności za was, Samuel. Każdy się śmieje. Samuel, może ty byś rządził. I Samuel mówi, okej, to teraz ja rządzę. I wrócimy do domu. I jest duży problem w domu. Jest bałagan. Hamburger wisi z sufitu, prawda, musztarda klapie, po prostu jest bałagan w domu. My z Magdą zwracamy uwagę komu? Od razu. Tak, ale tato, ja przekazałem odpowiedzialność Samuelowi. Mnie to nie interesuje. Ty jesteś odpowiedzialna. Ona jest odpowiedzialna. To jest zły przykład. Okej. Okay. Księga Rodzaju. Księga Rodzaju, trzeci rozdział. Marcin, już kończę. Dwa fragmenty. Trzeci rozdział. 17 werset. Do Adama Bóg powiedział, do Adama zaś powiedział, ponieważ co? Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przekazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twego powodu. Jest tyle potencjału w tym wersecie, żeby powiedzieć coś fajnego. Ale obiecywałem sobie, że będę obiektywny. Co się stało? Bóg
przeklnął ziemię z tego powodu, że Adam posłuchał swoją żonę zamiast posłuchać Boga. Ona przyszła do niego, powiedziała mu coś ciekawego, interesującego. Oni się zrozumieli, oni byli w zgodzie. Tak, to jest dobry pomysł, a tak to nie zaszkodzi, a to będzie lepiej, a to będzie fajniej, to będzie intymniej i tak dalej. I Bóg powiedział, ja ci powiedziałem, że miałeś zrobić tak, a ty zrobiłeś inaczej. I tak przy okazji śmierć weszła na świat z powodu grzechu Adama, czy z powodu grzechu Ewy? Kto pierwszy zgrzeszył? Kto pierwszy zgrzeszył? Słucham? Ewa, ale nie według Boga. Nie według Boga. Według Boga mąż Adam zgrzeszył. Przed nim Bóg przypisał Adamowi grzech Ewy. I ty mówisz, a w moim domu? Okej. Okay. Ale mężu, ty jesteś wciąż przed Bogiem odpowiedzialny za te decyzje. I żony, nie wykorzystujcie waszych mężów tak bezczelnie. Twoja decyzja, twój wpływ nie wpada na ciebie. Twój mąż będzie odpowiedzialny. Ty mówisz, nie, naprawdę? Tak, zobacz ostatni fragment. Księga Genesis, Księga Rodzaju, 16 rozdział. Ja wiem, że mężczyzna nie zawsze ma najlepszy pomysł. Ja wiem o tym. Nie musisz mnie przekonać. Osobiście. Ale słuchajcie. Kobieta też nie zawsze ma najlepszych pomysłów, ok? I przykład jest 16 rozdział i drugi werset. No, pierwszy werset. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci. Miała zaś służącą Egipcjankę, która miała na imię Hagar. I powiedziała Saraj do Abrama. Oto Pan nie pozwolił mi urodzić. Wejdź proszę do mojej służącej, może z niej będę miała dzieci. Abram, co zrobił? No nie wiem. Co mam zrobić? Mam współżyć z tą młodszą kobietą? Z tą piękniejszą kobietą? No nie wiem. Dobra, okej. Okay. I się zgodził. I ku zdziwieniu, ta młoda wersja, ta bardziej atrakcyjna wersja zeszła w ciąży. Nie ma problemu, prawda? Piąty werset. Saraj powiedziała do Abrama, jesteś winien mojej krzywdy. To jest piękne. Człowiek nie wymyślił tego. Kochanie, ja tylko zrobiłem to, co chciałaś, żebym zrobił. To twoja wina. Nie działa. Nie możesz przekazywać sobie nawzajem, nie da się sprawiedliwie ani pobożnie odpowiedzialność, jaką Bóg ci dał. Dlatego kobieta, która jest pobożna, która jest bogobojna, ufa Panu, wierzy Panu, polega na Pana w sprawie posłuszeństwa. Dlatego kobieta, która jest bogobojną kobietą, nie waha się posłuchać swojego męża. I ona wie, że on źle robi. I ona jest przekonana, że zrobiłaby to lepiej. Tak, tak, tak i tak. Niech to zawsze będzie prawdą. Ale Bóg powiedział wciąż, dalej nic nie zmieniło. Kobieta, żona, bądźcie poddane waszym mężom. Więc
myśl, która jest, która podsumowuje cały ten studium, cały ten wykład dzisiejszy, na pewno jest. Pobożna kobieta jest kobietą, która jest tym, kim Chrystus jest dla swojego Ojca. I to jest wstęp. Dopiero.